Identyfikator podmiotu SCP-PIO-1349. Klasa podmiotu Taumiel, zmieniono na Keter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PIO-1349 powinien być przechowywany w standardowej fundacyjnej przechowalni 9x9 metrów, posiadającej tylko jedno wyjście prowadzące do pomieszczenia o wymiarach 5x7 metrów. Drzwi do pomieszczenia głównego mają być otwierane zdalnie i wykonane ze stali nierdzewnej. Pomieszczenie przechowalniane ma być wyposażone w dwupiętrowe łóżko oraz stolik z dwoma krzesłami. Po incydencie PIO-1349-3 pomieszczenie powinno być stale monitorowane, a dostęp do pomieszczenia powinien mieć wyłącznie personel klasy D w celach karmienia i oczyszczania przechowalni raz w miesiącu oraz do badań za zgodą naukowca posiadającego uprawnienia nie niższe niż poziomu trzeciego. Zmieniono. W przypadku, gdy SCP-PIO-1349 osiągnie szczyt głodówki, cały personel badawczy powinien oddalić się od niego na co najmniej kilometr wraz z ewakuacją SCP z placówki. Wysłane do jego przechowalni powinno zostać co najmniej 7 istot żywych w celu pożywienia obiektu. Jeśli SCP-PIO-1349 zostanie niedożywiony, za wszelkie komplikacje i opłaty odpowiadać będzie główny nadzorujący projektu dr Flies. Opis. SCP-PIO-1349 jest humanoidalnym stworzeniem, nie odróżniającym się w budowie zewnętrznej ani wewnętrznej od typowego przedstawiciela Homo sapiens. Podmiot ten mierzy 183 cm wzrostu i posiada budowę typowego 20-latka. Ma czarne włosy i całkowicie białe oczy. Kolor jego skóry jest zależny od poziomu głodu obiektu. Im większy, tym podmiot staje się ciemniejszy. Gdy SCP-PIO-1349 znajduje się w jego komorze przechowawczej, drugie piętro łóżka zostaje obciążone, jakby ktoś na nim siedział. Jednak ani naoczni świadkowie, ani kamery, również termowizyjne, nic tam nie mogły dostrzec. Obiekt może się także porozumiewać, ale nie używa do tego strun głosowych. Osoba, do której podmiot przemawia, słyszy w swojej głowie głęboki męski głos, odnoszący się spokojnie, zmieniono, wulgarnie wobec adresata, a przy dłuższej rozmowie personel badawczy zaczyna skarżyć się na bóle głowy. Podczas rozmowy SCP-PIO-1349 z D53291 personel testowy zgłosił, że słyszy drugi, cichszy, cieńszy głos. Patrz log incydentu PIO-1349-1. Obiekt został pozyskany w lesie przez jednego z agentów fundacji pracującego w terenie, kiedy znaleziono tam ogromne ilości martwych zwierząt, bez żadnych urazów zewnętrznych oraz pokrytych ludzką krwią. Agent, który odnalazł i sprowadził SCP-PIO-1349 do najbliższej placówki, jako jedna z trzech znanych osób, pomimo kontaktu cielesnego z podmiotem, nie został zarażony i na jego życzenie jego tożsamość nie zostanie ujawniona. SCP-PIO-1349 nie wykazuje żadnych zdolności anomalnych, dopóki nie przemówi lub nie napotka kontaktu cielesnego z żyjącą istotą. SCP-PIO-1349 po dotknięciu tkanki żywej, jakiegokolwiek żyjącego stworzenia, zarazi go SCP-PIO-1349-2. Osoby zarażone przez podmiot mają natychmiast zostać poddane kwarantannie, a w przypadku, gdy zarażony zostanie personel klasy D, nieużywany w celach eksperymentu, ma on zostać natychmiastowo unicestwiony w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia epidemii. SCP-PIO-1349-2 jest to choroba, która wyniszcza istotę zarażoną, nie pozwalając jej na spożywanie pokarmów. Personel zarażony chorobą zaczyna bać się jedzenia, twierdząc, że widzi w nim twarz obdartą ze skóry i unika jedzenia, rozpoczynając głodówkę. W przypadku, gdy personel spróbuje cokolwiek zjeść, przedmiot ten, o ile zjadliwy, przemieni się w gęstą krew. Próby przebadania krwi ujawniły, że należy ona do... Wypicie krwi powoduje wysychanie skóry i ślepotę. Osoby oślepione po wypiciu krwi próbują popełnić samobójstwo, twierdząc, że stoi przed nimi przerażająca postać, której nie potrafią opisać, jedynie sam fakt tego, że jej twarz wygląda jak obdarta ze skóry. Edycja po incydencie PIO-1349-3.
Po incydencie, zapisanym jako PU-1349-3, podmiot zaczął wykazywać kolejne zdolności anomalne, takie jak dematerializacja, oraz zyskał zdolność do manipulowania swoim wyglądem. Patrz log incydentu PU-1349-3. Incydent PU-1349-1. Do komory przechowawczej SCP-PU-1349 został wprowadzony niewidomy personel klasy D wraz z prowadzącym go drugim personelem klasy D. Podmiot powitał ich entuzjastycznie, zapraszając ich do stolika i samemu siadając na jednym z dwóch krzeseł. D-53291 usiadł na drugim krześle, a pozostały personel opuścił komorę przechowawczą. Podmiot wraz z personelem odbyli 20-minutową konwersację, podczas której D-53291 wielokrotnie skarżył się na ból głowy, co zostało uznane za zgodne z efektem natury podmiotu. Po wyjściu z komory przechowawczej D-53291 zdał raport z przebiegu eksperymentu, w którym powiedział, że słyszał dwa głosy, a drugi bez ustanku prosił go o pomoc. D-53291 następnego dnia popełnił samobójstwo, używając do tego własnych rąk, uprzednio skarżąc się na bóle głowy. Sekcja zwłok wykazała, że personel miał w głowie rodzące się dziecko, które rosło z ponadprzeciętną prędkością. Przeżyło ono samobójstwo nosiciela i zostało oddane pod opiekę skrzydła medycznego. Tydzień po zajściu duża część ośrodka zaczęła skarżyć się na bóle głowy. W ciągu następnych kilku dni zarządzono ewakuację placówki spowodowaną epidemią choroby SCP-PO-1349-2. Placówka została zniszczona, a jej teren został ukryty pod przykrywką testów jądrowych. Cały personel pracujący uprzednio w zniszczonej placówce został odpowiednio przebadany i wysłany na 2-miesięczną izolatkę, po której zezwolono mu na powrót do pracy. Na terenie zniszczonej placówki znaleziono ciała wielu dzieci oraz żyjące SCP-PO-1349, które oddało się w ręce MFO i zostało przeniesione do placówki. Po całym incydencie podmiot zapewnił, iż nie było to przez niego zamierzone i o całej sprawie zapomniano. Notatka dr Flisa. Przed incydentem PO-1349-2 podmiot chętnie współpracował z fundacją, przez co pomógł w pozbyciu się wielu działających na szkodę fundacji SCP i z chęcią rozmawiał z personelem badawczym. Po incydencie PO-1349-3 stał się nieprzewidywalny i dlatego fundacja powinna rozważyć możliwość terminacji tego obiektu. Próba terminacji SCP-682 przy pomocy SCP-PO-1349. Incydent PO-1349-2. Ze względu na priorytet terminacji SCP-682, dowództwo Rady O5 zgodziło się na próbę terminacji SCP-682 przy pomocy SCP-PO-1349. Przebieg terminacji. SCP-PO-1349 został poinstruowany, by wejść do komory przechowawczej SCP-682 oraz spróbować go zarazić. SCP-PO-1349 wyraża swoje obawy w związku z naturą podmiotu, który miał zarazić, ale wchodzi do komory. SCP-682 rzuca się na SCP-PO-1349, a następnie sygnał z kamer znika. Do środka komory przechowawczej zostaje wysłany personel klasy D, by sprawdzić wynik zajścia i natychmiastowo zostaje zjedzony przez SCP-682. Kamery na nowo się włączają i widać na nich SCP-PO-1349, opierającego się o SCP-682. SCP-682 zostaje uśpiony za pomocą kwasu, a SCP-PO-1349 znika pod kwasem. Następnego dnia podmiot ten został ponownie znaleziony w jego celi przechowawczej. Obiekt twierdzi, że zajścia nie pamięta. Notatka. Oczywiście, że 682 nic się nie stało. To coś nie musi jeść. Incydent PO-1349-3. SCP-PO-1349 zmienił swoją formę w gazową, przeobrażając się w czarny dym o zapachu spalonego mięsa i wydostając się z celi przechowawczej. Drzwi zostały otwarte przez zdalne sterowanie za pomocą nieznanej siły. Kierował się w stronę komory przechowawczej SCP-049, kiedy został zatrzymany przez... i odstawiony z powrotem do jego komory przechowawczej.
Podczas zajścia zmarło lub zostało zarażonych 17 naukowców i 27 funkcjonariuszy ochrony. Pomimo wielokrotnego kontaktu SCP-1349 z klasą D, żaden z członków tego personelu nie został zarażony. Po incydencie SCP-1349 stał się agresywny i kilkukrotnie naruszył struktury bezpieczeństwa jego komory przechowawczej. Terminacja SCP-1349. Ze względu na szkody wyrządzone przez SCP-1349, Rada O5 zarządziła jego terminację. Użyto w tym celu... Podmiot został zniszczony, a przetrwało z niego tylko jedno oko, które jest obecnie przechowywane jako SCP-1349-3 i nie wykazuje żadnych zdolności anomalnych. Po terminacji, wszyscy, którzy kiedykolwiek widzieli SCP-1349, niezależnie czy za jego istnienia, czy na zdjęciu, skarżą się na uczucie bycia prześladowanym, za wyjątkiem niektórych osób z działu personelu klasy D. Notatka znaleziona w biurze doktora... Widzę was. Słyszę was i ogłaszam, że głowy się rozpoczęły. Jestem tam, gdzie najbardziej się mnie nie spodziewacie. I wiedzcie, że czasy naszego pokoju się skończyły i ponownie nie nadejdą. Miesiąc po znalezieniu notatki, doktor, w którego biurze ją znaleziono, przestał ukazywać się w agencji. Gdy odwiedzono jego dom, był on zamknięty i przez anomalię drzwi dostęp do niego uzyskano dopiero po zniszczeniu jednej ze ścian. W środku znaleziono doktor na podłodze, martwego, z oznakami śmierci głodowej. Wokół niego była kałuża krwi. Od tamtego czasu zginęło w podobny sposób jeszcze agentów, którzy mieli kontakt z SCP-1349. Groźba SCP-1349 jest dalej aktualna i przy przechwyceniu go należy przenieść go do najbliższej placówki, gdzie zostanie na wieki zabezpieczony zgodnie z zaktualizowanymi środkami przechowawczymi. Dr. Fliss.